Witaj w module poświęconym podstawom eksploatacji instalacji elektrycznych. Opowiem Ci dzisiaj o doborze łączników w instalacjach elektrycznych. O zasadzie doboru łącznika decydują warunki, w jakich ma pracować oraz zadania, jakie ma spełniać. Doboru dokonujemy, korzystając z katalogów, które są dostępne w wersjach elektronicznych na stronach internetowych producentów. Oprócz danych potrzebnych do doboru, znajdziemy tam często porady oraz osprzęt dodatkowy do łączników. Ogólne zasady doboru łączników możemy sprowadzić do pewnych stałych kroków, takich jak określenie funkcji, jaką ma pełnić, określenie wartości napięcia, na jakim ma pracować, określenie prądu lub mocy, jaką ma pobierać urządzenie, określenie warunków pracy urządzenia, z jakim łącznik ma współpracować, określenie zakłóceń, jakie mogą wystąpić podczas pracy. Ze względu na niezawodność działania i lepsze parametry techniczne, a także łatwiejszy montaż, warto rezygnować z tańszej być może aparatury starszego typu na rzecz nowoczesnych rozwiązań modułowych lub kompaktowych. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.